Staramy się być obiektywni, tak? Czyli obrywamy z prawej i z lewej strony sceny politycznej. Dzień dobry drodzy widzowie, zapraszam na obejrzenie tygodniówki, którą przygotowaliśmy do Was wraz z Dawidem Kamizelą. Zanim jednak przejdziemy, oczywiście tradycyjne przypomnienie i prośba o lajkowanie, subskrybowanie, o gdzieś tutaj subskrybowanie kanału, komentowanie na dole, przesyłanie do znajomych, no i oczywiście możecie wesprzeć moją osobę w programie Patronite tutaj. I po tym bloku autoogłoszeń zapraszam do wysłuchania audycji. Drodzy widzowie, rozpoczynamy naszą tygodniówkę. Tygodniówka dosyć specyficzna, ponieważ Dawid jest w podróży i łączy się w warunkach polowych z jakiegoś baru, pubu, czy też szaletu miejskiego w dalekim kraju na południu. Dawidzie, dziękuję bardzo, że zdołałeś się połączyć. Słuchaj, to będzie tak, że to będzie ten mój następny setny pokój już, nie? Tak, setny, to tak tak. będzie wyglądać. Setny pokój, z których żaden nie jest mój, no ale to Tak. szczegóły. No taki los życia nomada i teraz od czego by tu zacząć naszą tygodniówkę? Znaczy pastwimy się nad AS-29, który został pożarty przez Borsuka, czy przejdziemy najpierw do tematów, które przygotowałeś? Tak się zastanawiam. Słuchaj, wiesz co, mamy, może załatwmy jakby cały cykl epopei koreańskiej, co po kolei, no bo mamy nowe informacje, mamy o Borsuku, mamy nowe informacje o K2, Tak. K2PLK2, pewnych informacji jakby o FA-50, więc jakby może zacznij od, chciałem powiedzieć o Borsuku, co jak ja mówię o Borsuku, no o AS-21, czemu ja mówię o Borsuku, a potem te czołgi FA-50 będzie Tak, mieć koreański jest. etap tego materiału z głowy, nie? I teraz jasne, to wiemy z naszych źródeł dziennikarskich. Wojsko bardzo nabrało wody w usta, jeżeli chodzi o tematy koreańskie, bo widać, że jest taka spychologia na coraz wyższe szczeble w MON-ie, jak po prostu zjeść tą żabę, to żeby widzowie mieli świadomość. No więc w dużym skrócie opowiadaliśmy wam o zapoznawaniu się z AS-29, AS-21 Redback. Z tą koreańsko-izraelską dwuosobową wieżą załogową. No już wtedy sugerowaliśmy, że tam się mogą dziać cuda. No i słuchajcie, okazuje się, że cuda się działy, ponieważ Że cuda się dzieją, no tak. natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z samym Redbackiem, słuchajcie, okazało się, że Koreańczycy stworzyli idealnie zbilansowany bojowy wóz piechoty. Taka niezacelnie strzelająca, nie za bardzo działająca wieża posadzona na niezbyt dopracowanym kadłubie, Tak, który czyli ma kupę chorób wieku kiepska wieża, dziecięcego. ale za to podwozie też do bani. Tak, kiepska wieża, ale za to podwozie też do bani, przy czym pomijając na chwilę ten śmieszkizm, to, że izraelskie wieże mają w naszym klimacie szereg problemów, to wiadomo od dawna i to nie jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast co do kadłuba, my nie dostaliśmy pojazdu sprawdzonego, pojazdu przetestowanego, my dostaliśmy po prostu prototyp. Nawet nie pojazd przedseryjny, nawet nie pojazd partii wdrożeniowej, tylko dostaliśmy prototyp. Okej, okay. I słuchaj, i teraz tak, jakby całą śmieszną kwestią tego aspektu jest to, że przecież, ja wiem, ja ci wszedłem w słowo, bo ty zapewne chciałeś to powiedzieć, ale muszę też zabłysnąć, że to są cechy prototypu, potem są jakieś partie wdrożeniowe i tak dalej, ale przecież my cały czas słyszeliśmy od tygodni, miesięcy, że to jest wóz, który jest sprawdzony i dlatego, że on już... My widzieliśmy, że tak nie jest, że ten wóz nie jest eksploatowany w jakichś siłach zbrojnych, ale skoro narracja, nie chcę powiedzieć wciskana, narracja funkcjonująca jest taka, to niech potem, kurczę, prasowcy, rzecznicy, generałowie się nie dzielą, że połowa środowiska dziennikarskiego bije w tą narrację, która sama jest nam serwowana. Tak. Bo... Znaczy, no inaczej, no generałowie nie powinni się wcielać w rolę prasowców, nie? Bo gdyby to był komunikat od prasowca, to ja myślę, żeby to było mniej jednoznacznie ubrane i troszkę inaczej, a Tak. wszyscy się na to rzucili, wiesz, jak stado po prostu pitbuli, ale trudno No się tak. dziwić, no bo okazało się finalnie, że no delikatnie rzecz ujmując, ten AS-21 to się nie do końca obronił, tak? I to nie chodzi o to, że ta konstrukcja jest do bani, czy że jest zła, to też nie w tym rzecz, tak? Tylko próbowano sprzedać nam wszystkim,
czyli osobom, które składają się ze swoich podatków na budżet MON-u, to, że teraz jest Tak. testowany super fajny BWP z Korei, ciężki i my musimy koniecznie to kupić, bo to jest udany, dopracowany produkt, a ten Tak. głupi polski PGZ nie jest w stanie wyprodukować na czas odpowiedniej ilości pojazdów i musimy się Tak. ratować zakupem z Korei. No okazało się to, że to jest, słuchajcie, tischnerowska prawda trzeciego rodzaju, to możecie sobie sprawdzić, która to jest prawda, to na literkę G, ponieważ okazuje się, że no, ten BWP on nie jest dopracowany. Wieża to była porażka, tak, ale tu już możemy po prostu I temat co zamknąć. najlepsze, brak tego dopracowania nie jest jakby sam sobie nie jest Zaskoczeniem. jakimś zarzutem czy Tak. zaskoczeniem. Pojazd na takim etapie, który dopiero co w zasadzie się zmaterializował. Przecież w 2018-2019 roku powstał pierwszy prototyp, został zaprezentowany. Tak. To jest bardzo młody pojazd i ja nie wątpię, że on. Ja nie mam na przykład zdania takiego, że Koreańczycy nie potrafią BWP zrobić. Ja nie wątpię, że on na przykład w przeciągu kilku lat, przechodząc kolejne jakby odpowiednie fazy rozwoju, zostanie doprowadzony do odpowiedniej postaci. Tylko to nie to, co było mówione, nie tylko nam dziennikarzom. Jak nam dziennikarzom ktoś tam mówi, to okej, okay. Ale tak mówisz, społeczeństwu, temu, który wyda kasę na te pojazdy. Nie to było mówione, to miał być sprawdzony pojazd. Dlatego my się szczerze mówiąc z tych śmiejemy. No śmiejemy się, bo... No bo to co, no śmiejemy się, no, no Znaczy, no tak inaczej, to no wyszło. No. okazało się no mniej więcej to, co było do przewidzenia. Czy znaczy to, że izraelsko-koreańska wieża będzie porażką, no to było wiadomo, tak? Bo tam już wcześniejsze informacje były takie, że to nie będzie działać tak, jak powinno. Natomiast no, okazało się, że kadłub jest na poziomie kilku rzędów poniżej tego, jak obecnie jest dopracowany Borsuk, tak? I że, bo jasne, w programie Borsuk też nie idzie wszystko super. Borsuk też ma swoje problemy. On musiał mieć bardzo poważnie kadłub przeprojektowany z powodu pewnych testów, które na nim były robione. To nie za bardzo można o tym mówić, ale też się okazało, że w naszym polskim BWP jest pewien poważny problem, który trzeba konstrukcyjnie zmienić, tak? Ale po to się testuje prototypy, po to się je gania po poligonie, po to się je katuje na poligonie, po to się do nich strzela, wiecie, Oczywiście. wysadza, zrzuca z jakichś murków, wali się nimi w jakieś murki i tak dalej, tak? Dlatego po to są testy, gdzie są odpowiednie normy, gdzie są odpowiednie agendy, które również w MON-ie istnieją, które przykładają, jak brzydko mówiąc, miarkę do, mają skalę. I wyciągają wnioski. Natomiast jeżeli tutaj polecieliśmy w prezentację czegoś, kurczę, no słuchajcie, no ja nie żałuję Koreańczyków w tej sytuacji. No nie Znaczy, żałuję. trochę żenujące jest to, że to wyszło podczas nawet nie testów, a zapoznawania się, nie? Tak, Ale w tym więc momencie, co by Dawid, wyszło podczas szczerze, testów? ale patrz, my się z tego śmialiśmy, ale to jest głęboka mądrość MON-u, bo gdyby wzięli AS21 na testy i by wydali na to Aha. kupę kasy z kilkunastu instytucji, to byli wkurzeni. A tu się okazało, że wystarczyło ten Aha, pojazd okej. przegonić, wiesz, po poligonie 18, na kilku poligonach i w sumie wyszło na to, że no, ale to nie z nami ta rozmowa, nie? I wiesz, i nagle się okazało, że to pojazd nie jest, który się nawet kwalifikuje do testów, tak? Więc być może, wiesz, logika była taka, że po co brać na testy coś, co w sumie tak i tak by tych testów nie przeszło, nie? Tylko teraz pytanie, po co było robić ten PR? Czyli słuchaj, pytanie jest następne, czyli ocena tego, co się stało, zależy od tego, co się stanie. Czyli czy zakupimy ten wóz w takiej Nie, no postaci, my czy już nie. wiemy, że nie kupimy. To zauważ, jak się zmieniła narracja. 2 tygodnie O, i po powiem prostu. ci, Ło! ja bardzo bym się cieszył, jeżeli to by było. Na pewno ja przy fikołkach, które potrafi jednak resort obrony wykręcić, ja jeszcze wiesz. Nie, słuchaj, ja uważam, że mamy już zawodników na Okej. reprezentację w Mistrzostwach Świata w gimnastyce. To już jest, wiesz, flexi Trzymam takie, kciuki, że żebyś miał wiesz. rację. Puh. Trzymam kciuki, żebyś miał Znaczy, wydaje mi rację. się, że to, No. patrz, ale popatrz, że też narracja koreańska się zmieniła w kierunku, że już nie AS21, a PL21, a że tutaj będziemy robić polsko-koreańskiego BWP-a. No jasne, no to ma No więcej tak. sensu, bo nasi w Borsuku są tu, gdzie Koreańczycy jeszcze długo nie będą z AS21, mówiąc złośliwie, tak? No nie Bo wspominając o wieży, która naprawdę jest fajna, wieża jest która fajna, jest no, dokładnie. nasza i która przy tak pewnym nakładzie sił faktycznie mogłaby, wiesz, no być nie tylko, ja wiem, że popuszczamy naprawdę wozy wyobraźni, ale ja uważam, że ta wieża oczywiście przy odpowiednich mocach produkcyjnych mogłaby naprawdę stanowić dobrą ofertę uzupełniającą koreańskie produkty, biorąc pod uwagę, że nie ma takiej wieży. Inna jest kwestia w momencie, w którym producent krajowy ma, powiedzmy, że plus minus analogiczny produkt, nie? Z tej samej półki. Ale tak? No. No i tu możemy postawić kropkę na razie nad Tak. tematem nieszczęsnego AS21. Zobaczymy, gdzie to się wydarzy, ale myślę, że tu jeszcze będzie szereg niesamowitych fikołków.
Bo tu jakoś tą narrację teraz trzeba będzie odkręcić No i... jestem ciekawy, będę Znaczy nie, no ja z myślę, że tu będzie oficjalne wyjaśnienie, będzie krótkie, że przecież ten Bewuł miał być w ramach umowy ramowej kupiony dopiero, jeżeli zdałby testy koreańskie, tak? Więc to znaczy, też jest ciekawe, bo nie, dobra, to już nie, ja już nie chcę do tego wracać nawet, do oficjalnej narracji, bo ona się trochę teraz jak domek z kart tak poskładała Ona na się tylu wali jak domek poziomach, z że... kart, ale mam też wrażenie, że wiesz, ona sama w sobie nawet nie była jednolita, nie? Tu też Bo nie ma takie rzecznika mam. MONU. Tak. No. No dobra, schodząc Dobra. z tematu i spastwienia się nad polityką informacyjną MONU, no kolejny trup z szafy wypadł o nazwie KRAB, a właśnie K9... Słuchaj, to po prostu cała szafa się psuła, bo tych trupów to jest, wiesz, nie wiadomo na którego trupa. Jeju, ja naprawdę, kurczę, ja nie mam, okej, mam lekką satysfakcję, mam naprawdę małą satysfakcję, że to, co było postrzegane jako wsypanie przez nas piasku w tryby doskonale naoliwionego mechanizmu, no kurczę, no w dużej części się sprawdza, no. Wiadomo, zawsze jeżeli mówisz coś i potem masz w danej części rację, to masz niby satysfakcję, ale wiesz co, to jest marna satysfakcja. Co to za satysfakcja? Że co, nie? W każdym razie, K9, słuchajcie, no co się okazało? Okazało się, pan rzecznik Agencji Uzbrojenia potwierdził jakby wczoraj, znaczy inaczej, potwierdził coś, co zostało wypuszczone w komunikacie MON, de facto, że K9, które my zarówno w ramach tej umowy wykonawczej pierwszej, jak i ramowej, czyli całościowej, zamówiliśmy, kupimy i tak dalej, i tak dalej, to będą wozy oparte o K9A1, czyli plus minus odpowiednik Kraba. K9A2 miał być wersją rozwojową. Głównym wyróżnikiem tej wersji miał być automat, który był przedstawiany jako największa jej zaleta. Mów dalej, bo to nie jest moje podwórko. No. Tu jest jedna rzecz, która się nazywa między ustami a brzegiem pucharu. Między ustami a brzegiem pucharu wydarzyło się to, że zaczęły spływać do nas raporty z Ukrainy i generalnie pełny automat ładowania przestał być oceniany jako duża zaleta. Może tak to powiem. I w tej chwili uznano, że nawet łatwość chałupniczego ładowania spoza automatów ładowania, czyli spoza tego ramienia STA w Krabie albo spoza magazynu, okazuje się być dużą zaletą. Znaczy, mamy w tej chwili taką trochę derewolucję inżynieryjną, jeżeli chodzi o armatohaubice samobieżne, ponieważ po tym, jak się wspaniale popisały pancerhaubice 2000, uznano, że na papierze wygląda to fajnie. Ale papier sobie, pole walki sobie i lepiej mieć wolniej strzelającą haubicę, ale strzelającą haubicę niż super Tak. wypasioną, zaawansowaną, która po tygodniu walce albo po 2 tygodniach nie będzie działać, więc tutaj Albo też będzie bym... wymagać o wiele więcej po prostu nakładu, żeby Tak, działała. więc ja bym tutaj bardzo uważał, bo mogło się zmienić zasadniczo coś, o czym... co nie zostało zakomunikowane, ale wynika to z bardzo realnych raportów, które Jarek, ale spływają do nas. poczekaj. W porządku, ale w takim wypadku narracja znowu mówiąca o tym, że przewagą K9 jako całość, jako koreańskiej haubicy nad Krabem, czyli polską haubicą, jest prawie że już gotowy automat do ładowania. Skoro ta przewaga znika z jakiegoś powodu, Tak. to w takim wypadku, gdzie jest przewaga K9? I ja rozumiem i nie miałbym po przetrawieniu, bo ja też zmieniam poglądy. Ja po pewnym przetrawieniu nie miałbym problemu, gdybyśmy kupili na przykład, no wiadomo, wiemy, że poszło powyżej 50 krabów, ale kupilibyśmy 200 K9A1. W ten sposób. No ja, wiesz, staram się dolny margines tutaj narzucić, nie? Czyli to, co straciliśmy i jeszcze na fa faktycznie, żeby dorzucić do tych dasów odpowiedniej puli, czego w przeciągu 2-3 lat nasz przemysł nie jest w stanie zrobić. I my kupujemy K9A1 w ten sposób, a jednak HSW dostaje perspektywę czteroletnią potrzeby rozwinięcia produkcji i naklepania kolejnych krabów od 2025 plus. Znaczy wiesz, no nie możemy tego powiedzieć, ale powiedzmy, że polski przemysł obronny ma bardzo czasowo ograniczone możliwości produkcyjne, ale to wynika z wojny na Ukrainie. Tak? I teraz tu już można sobie. I w tym momencie wiadomo, że to się skończy po wojnie. No nie wiemy, kiedy się ta wojna skończy, ale po wojnie te zakłady odzyskają dużą część mocy produkcyjnej, które, nie wiem, z jakichś przyczyn się ulotniły teraz, tak? I powiedzmy, że tylko no znowu, no, rozumiem powody, dla których nie są pewne rzeczy jasno komunikowane.
Okej, ale z drugiej strony, jeżeli jest to wykorzystywane po to, żeby bić ten przemysł, który nie może się bronić i nie może powiedzieć, co jest nie tak, no to to jest słabe, nie? Ale to wiesz, to jest temat na inną dyskusję i w ogóle nie na kanał na YouTubie i w ogóle nie na dyskusję, a to wiesz, to... No, w każdym razie. Dobra, no kraby, bo słuchajcie, tematów jest dużo, czyli kraby powiedzmy mamy załatwione. Aha, i taka smutna informacja, do liczby zniszczonych krabów na Ukrainie możemy dopisać... Cztery porażone sztuki przez Rosjan ogniem kontrbateryjnym. To nie jest tak, że cztery są zniszczone, tak? Ale niewątpliwie wypłynęło zdjęcie jednej całkowicie rozerwanej eksplozją armatochaubicy samobieżnej krab. Jakieś tam źródła rosyjskie mówią, że były zaangażowane bezpilotowce i potem, cytuję, huraganowy ogień artylerii, więc całkiem możliwe, że Rosjanie po prostu nakryli baterie ogniem kontrbateryjnym swoim z wykorzystaniem jakiejś formy bezpilotowców i do kierowania ognia. No nie wiemy, co się wydarzyło, ale to tak, żeby też widzowie byli przygotowani, że kolejne zdjęcia uszkodzonych albo zniszczonych krabów mogą wyjść, bo niestety ten kaskad rosyjski działa, czyli te pułki dalekiego rozpoznania w ramach kaskadu, które próbują polować na ukraińską artylerię za pomocą bezpilotowców Lancet, za pomocą naprowadzania własnej artylerii rosyjskiej dalekiego zasięgu. No i miejscami te działania są niestety skuteczne, tak? Wiesz, wydaje mi się, że ogólnie, jakby nie tylko w Polsce, ale na Zachodzie jeszcze jakiś czas pokutowała jakby taka wyobrażenie wojny jako tego, gdzie giną tylko, wiesz, gdzie giną tylko nieprzyjaciele, tak? To i kwestia tych wojen jakby ekspedycyjnych i powiedzmy takiej rzeczywistości medialnej. No nie, niestety, to tak nie wygląda i sprzęt, choćby był najnowocześniejszy, też będzie tracony. Chodzi o to, żeby go tracić Dlatego jak musi być najmniej, go żeby było jak dużo, najmniej po ofiar. prostu. No tak, Tylko sprzętu no musi być tak. dużo i rezerw musi być dużo, no niestety. Dobra, No. schodzimy z tematu kraba, ponieważ zostało ostatnie wspaniały temat, Przedostatnie. FA-50. Ale jeszcze, no dobra, to jeszcze szybko K2, bo A, no wczoraj tak, sorry. też, wiesz, no w sumie wszystkie cztery, nie? O Czunmo nic nie wyszło i w sumie to chyba nawet dobrze, bo ja temu zakupowi najbardziej A, kibicuję, czekaj, a ostatnie zapomniałem w rzeczy krabie o jeszcze wychodzą, jednej rzeczy, bo jest no. jeszcze taka, wiesz, wisieneczka na torcie, a mianowicie nikt nie zadał pytanie o to, czy amunicja polska będzie kompatybilna z krabem, ponieważ JBUM, owszem, K9. SK9, sorry, ponieważ JBUM oczywiście obowiązuje kraba jako armatochaubicę natowską i teraz ja bym, no teoretycznie kraje NATO kupują K9, tak? No nie chce mi się wierzyć, żeby Norwedzy kupowali K9, mając niekompatybilną No tak, nie amunicję, jesteśmy tak? pierwsi, nie? W ten Tak, sposób. nie jesteśmy pierwsi, aczkolwiek bardzo jestem ciekawy, na ile i czy na pewno polska amunicja jest kompatybilna z koreańskim K9 i czy na pewno ta kompatybilność jest do wszystkich możliwych poziomów miksowania ładunków i pocisków, i czy tutaj nie wyjdzie jeszcze coś dziwnego w międzyczasie, nie? Ale to tak z cyklu zadajemy niewygodne pytania, nie? No tak. A dobrze, że tego kanału prawie nikt nie ogląda. Dobrze, bardzo dobrze. Jak Tak. ostatnio zostało nam powiedziane. Tak. Dobra, szybko K2, bo z K2 wyszła chyba taka jedna najważniejsza wiadomość, że pierwotny jakby plan, to znowu jakby były takie, że ja tak znowu mówię, popraw, ty powinieneś to mówić. Czemu ty to, ja to mówię zamiast ty to mówisz? Ty to mów o Bo ciebie K2. nie dorwą w Hiszpanii. A, no i A, patrz, cholera, już spaliłem, gdzie jesteś. dzięki. Kurczę. Dzięki Sorry. koledzy. W każdym Szosteka. razie K2, pojawiła się informacja, jakby ile z tych K2.pl jakby miało być produkowane w Polsce. I chodzi na to, że poza tą partią pierwszą K2GF, no gapfilerową w No każdym ta te razie, która 180 wiadomo, powiedzmy. tak, która będzie pochodzić, następne 300 wozów około ma pochodzić dalej z Korei i dopiero jakby te 500, ostatni, druga połowa powiedzmy, nie? To mają być wozy produkowane w Polsce. Co budzi, przynajmniej we mnie, obawę, że w momencie, w którym to zamówienie niestety Ale ja byłoby już na nie mam przykład żadnych zredukowane, obaw. Ja nie ma żadnych obaw. już w tym momencie mam pewność, że po Ty już masz prostu nie zobaczymy, przeświadczenie. że nie zobaczymy polskich K2.pl, tak? Bo to zostanie Do ścięte tego zmierzałem. na fazie jakichś oszczędności powojennych w kolejnych latach, bo tak będzie, że pewnie przy końcu dekady będziemy mieli znowu odprężenie, znowu cięcie, więc skończymy z tym, że będziemy mieli po prostu K2-ki wyprodukowane, wydostarczone nam przez Koreańczyków, potem wyprodukowane z jakąś tam Tak, domieszką wkładką. polską. Czy wiesz, ta wkładka, czy nie, no, ta wkładka to, no, znaczy wiemy już, że BMS nie będzie polski na pewno, Tak, to rozumiem. ale powiedzmy, że jakieś tam komponenty inne, czy i tak traci znaczenie, jak BMS nie będzie polski, no nieważne, w każdym razie, No właśnie. no tak, w każdym razie
No dobrze, no będziemy mieli wszystkie K2 produkowane w Korei, a wizja tego, że kiedyś 500 ostatnich sztuk zostanie wyprodukowane w Polsce, to moim zdaniem to są, wiesz, różowe słonie. Wyobraźcie sobie Państwo, że Fantasmagoria. będziemy w Polsce produkować czołgi. No, nie będziemy, bo przyjdzie kolejny rząd, albo nie ten, tylko jeszcze następny. Znaczy nie ten, który nastąpi, tylko jeszcze kolejny na przykład i stwierdzi, że mamy 7 lat po wojnie i trzeba w tej chwili, nie wiem, coś przerzucić środki budżetowe na coś innego, tak? I zostanie to po prostu ścięte i prawdopodobnie tak będzie, Energetykę tak? choćby, albo inne również ważne rzeczy, tak? Tak. No Cokolwiek. więc ja uważam, że w tym momencie możemy napisać już K2.pl śpisz od Koniołku, tak? To Chyba miło, to że jest ty to dobry tytuł na powiedziałeś. tygodniówkę, To bardzo no ale. miło. Okej, dobra, teraz FA50, ale porcję powiem wam, dzisiaj dostaniecie. Dobrze, dobra. Okej, no i został temat FA50, mój ulubiony. Pojawił się w Polsce Zbrojnej wywiad, no można powiedzieć, że wywiad, który dla mnie jest O. świetnym przykładem jakby polityki informacyjnej jakby resortu obrony, tak? Bo jednak Polska Zbrojna to jest Znaczy, medium jak należące nie do resortu prowadzić obrony. polityki informacyjnej? Tak, Bo tak, tak. jednym wywiadem zaorano całą narrację w temacie FA50, która była wpajana od kwartału, nie? Tak, tak. Przy czym ja naprawdę współczuję, kurczę, tym, którzy jakby za to odpowiadają, bo to nie jest ich wina. To był wywiad z dowódcą 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego, czyli tej jednostki, do której trafią pierwsze 12 FA-50 pierwszych, ale biorąc pod uwagę, że u nas eskadry są większe i tak dalej, to nie to, że tylko te 12 maszyn tam trafi. No ale zaczynamy od tych pierwszych, tak? No i pan pułkownik bardzo wyraźnie jakby powiedział prawdę. Po prostu pan pułkownik Tak, no powiedział powiedział tak, prawdę, jak to jest właśnie. będzie. Czyli stwierdził, że FA-50 zadaniem 23. bazy i tych maszyn, które otrzyma, czyli FA-50, nie będzie, prawie że dosłownie cytując, walka. Zadaniem tej bazy będzie pierwsze. To można wyciągnąć wnioski, jakby tak czytając pomiędzy wersami. Konwersja szkolenia operacyjne, tak, czyli taki poziom wyżej szkolenia, oraz misje air policing, czyli misje pokojowe. I tam zostało wspomniane tak, że to będzie pstrykanie zdjęć, towarzyszenie samolotom naruszającym nie strefę identyfikacji powietrznej, ale powiedzmy nad wodami międzynarodowymi poruszającymi się, na przykład bez włączonych transponderów i tak dalej, i tak dalej. To, co w tej chwili jest robione i te zadania wykonują F-16 nasze, MIG-i nasze, 29 również były i połowa myśliwców z państw NATO, która stacjonuje w Polsce, na Litwie, Łotwie, Rafałki, Estonii. tajfuny i parę Cała innych. plejada. F-35 też się w takiej roli pojawiały. Znaczy, wiesz, dla I. mnie trochę jest wstrząsający ten wywiad z innego powodu, nie? Że, no wiesz, możesz coś ubrać słowa i, jest to dla nas przeskok, bo nie biegamy z notatnikami, tylko mamy tablety, nie? I wiesz, i mi w tym momencie ręce opadają, bo przecież można było powiedzieć albo napisać w wywiadzie po autoryzacji. Wdrożenie FA50 pozwoliło nam na pełną Ale. digitalizację procesu obsługi maszyn. Mówisz to samo, Słuchaj, ale ten ale wiesz, wywiad ale został tu de pełna facto digitalizacja nazwany. obsługi maszyn, a tutaj nie biegamy już z notatnikami. Nie, no wiesz, ta sama informacja, tylko możesz to inaczej przekazać, tak? Umówmy się, w tym wywiadzie zostało powiedziane, że FA-50 będzie game changerem, tak? I kiedy wczytujesz się w wywiad, okazuje się, że game changerem jest to, że 23. baza dostanie nowe samoloty. Szluz. Znaczy, wiesz, Dawid. Szczerze, dla nich to jest game changer. Nie zostaną Oczywiście skala zlikwidowani, nie makro i zostaną, mikro. tak, nie zostaną przekopani, wiesz, na inny teren, na Tak. inną część Polski, nie będzie likwidacji etatów. Wiesz, nie, okej, ja to rozumiem. Ja rozumiem na przykład pilotów, że są zadowoleni, że będą mieć nowe maszyny, na pewno bezpieczniejsze maszyny, takie, które nie będą ich Oczywiście. zabijać, jak się będą katapultować, że już nie Oczywiście. zabijają, tak, ale wiesz, ale parę jeszcze innych Ale rzeczy. no, dla No. mechaników również to będzie postęp. W końcu Tak. samoloty będą miały części zamienne pochodzące bezpośrednio od producenta, nie szmuglowane, przebijane i kombinowane, żeby tylko coś mogło lecieć. Tak. Tylko rozróżnijmy dwie rzeczy. MiG-i 29, Su-22 od wielu lat nie dysponowały tak naprawdę żadnymi możliwościami albo minimalnymi. Wiedział o tym każdy. Dostęp do części zamiennych też był ograniczony. Kiedy nadeszła Ukraina, to było postawienie kropki, tak? No tak, bo już wiadomo było, że tych części w ogóle nie będzie. Tak. I to, że w tym momencie my sami na własne życzenie postawiliśmy się w takiej sytuacji, że samoloty w zasadzie już nie latają, rozlatują się i tak dalej, i tak dalej. I teraz za sukces postrzegany jest to, że my po tych iluś latach zaniedbań, hura, udało się, coś kupiliśmy,
No sorry, mnie to nie satysfakcjonuje. Ja dzisiaj gdzieś z kimś rozmawiałem, że najwyraźniej ja mam większe wymagania. Znaczy wiesz, Prosto. ja cały czas mam nadzieję, że jest coś, o czym nie wiemy, tak? Że nie wiem, że może to, że dostanie typa na gwałt FA-50 spowoduje, że wszystkie migi polecą na Ukrainę. Super. I jakby to zostało tak przedstawione, szczerze, trochę bym się skrzywił, ale bym powiedział, Wracamy ok, to jest do spoko, nie? słowa narracja, nie? Tak. Czyli jeżeli MON z samolotów treningowych z lekkimi inklinacjami, takimi, że coś mogą przenieść, robi, i to jest mówione kilkukrotnie w komunikatach, prawie F-16, to ja nie mam żadnych wyrzutów sumienia, bijąc w tą po prostu bzdurną narrację, bo to nie są prawie F-16, to są samoloty szkolne, mogące jakieś tam bardzo ograniczone zadania robić, a Tylko jeszcze najlepsze, no. rozróżnijmy FA-50PL, który będzie docelowym, od tego, co dostaniemy, no bo tu też te możliwości będą bardzo Tak, różne, nie? przy czym zwróćmy jeszcze w takim wypadku na jedną rzecz uwagę. Na razie na przykład FA-50PL w żadnym zapisie umowy, co potwierdzi pułkownik Płatek, nawet tej ramowej, nie została na przykład ujęta integracja pocisków AIM-120, czyli pocisków średniego zasięgu. Tego nie ma w tym momencie. Więc my nawet w tej chwili nie możemy mówić do końca o kształcie FA-50PL, który sam w sobie jeszcze jest abstrakcyjny, bo nie istnieje. Tak? Więc no nie, ten wywiad jest jakby przygnębiająco otrzeźwiający, bo okazuje się, że Czy on jest FA-50 prawdziwy? On jest prawdziwy prawdziwy, on jest prawdziwy po i prostu, stoi nie? w kontrze do narracji, która była przez tygodnie i miesiące społeczeństwu sprzedawana, że FA-50 to jest prawie F-16. W tym wywiadzie pada jasno, że to nie jest samolot do walki. Wiesz, co jest Koniec. najgorsze? Że trochę tam się ulewa w tym odcinku, w tej tygodniówce, dużo żółci tu leci, ale takiej słusznej, w moim odczuciu, tylko wiesz, jaki jest problem, że jeżeli to będzie oglądał ktokolwiek z MON-u, to on wyciągnie kompletnie inny wniosek niż my. Czyli... Wiesz, ja mam największe, w tej chwili mam wyrzuty sumienia, że jeżeli ktoś za to oberwie, to pan pułkownik albo ktoś z wystyczy ci bazę. Wiesz? Tak, No. no bo też właśnie mówię, taki będzie Nie wniosek MON, MON-u, że była który gadał niedopilnowana bzdury od informacja. miesięcy, tylko ktoś, kto powiedział prawdę. Tak, to jest smutne Dobra, trochę, nie? smutne, no taka prawda, ale trzeba to zostawić, wiesz, Tak. bo taka, my naprawdę cytujemy to, co jest. Ja mam przed sobą telefon z tym wywiadem, tak? To nie jest coś, co my sobie wyciągamy tajemną wiedzę, tak? Okej, okay, słuchajcie, bo łyżka dziegciu, gar cały. To Po teraz prostu. wrzućmy trochę miodu do tego beczki Tak. dziegciu, a mianowicie będziemy mieli duży sukces eksportowy, duży, nieduży, pioruny do Norwegii. I to ładnie pokazuje, Pioruny do jak Norwegii. uzbrojenie sprawdzone na polu walki, w tym wypadku na Tak. Ukrainie, nagle chętnie jest kupowane przez inne kraje, które potrzebują tej klasy Oczywiście. uzbrojenia, nie? Tak, czyli pioruny do Norwegii, wartość tego, mowa jest o kilkuset pociskach, nie wiemy ile zestawów startowych, można założyć, to powiedzmy będzie 5 razy mniej, do 10 razy mniej, Tak. to są takie proporcje, za kwotę, która, poczekaj, już ci tego szukam, jest mowa o kilkudziesięciu milionach dolarów, patrz, miałem to przygotowane oczywiście i nie mam, tak, czyli 540 milionów dolarów, troszkę więcej euro, tego typu kwestie, to było postępowanie, które zdaniem Norwegów, wedle norweskich jakby dokumentów publikacji było 2019 roku prowadzone, czyli całkiem długo. Długo. Były konstrukcje konkurencyjne i to znowu cieszy i z Europy, i ze Stanów Zjednoczonych, czyli Stinger i coś z Europy, albo Mistral, albo RBS-70, albo jeszcze coś, zwołek zwał. I polski pocisk, produkt, postępowanymi produktami zwyczajnie wygrał. I to jest naprawdę cholerny powód do satysfakcji. Tak. Dwa, oczywiście uśmieszek się pojawia taki, że może to dopiero początek, tak? Bo tego typu Raczej uzbrojenie tak. kupuje się, Partiami. wiecie, to chodzi tak, partiami, chodzi mi nawet o resurs pocisku, nie? Te pociski mają kilkanaście lat resursu, potem je trzeba sprawdzić, poddać jakiejś elaboracji, być może i tak dalej na prawo. Więc nigdy się nie kupuje całej partii, nie wiem, 2000 pocisków na raz, nie? To się Znaczy, po to jest... kilku latach, powiedzmy, dogaduje. Więc naprawdę fajny, duży Cieszy sukces. Może sukces. kwota nie robi olbrzymiego jakby wrażenia, ale to, że Norwegia, państwo bogate, które może sobie pozwolić na różne systemy uzbrojenia, F-35, Aegis, kurcze, cudawianki, kupuje polskie pioruny. No, po I to prostu. jeszcze w postępowaniu, które raczej znając Skandynawów było przejrzyste, nie? Tak, Więc to to jest, raczej nie tak. było mowy o
jakichś dziwnych Tak, akcjach. plotkach, klockach, cieszy. Drugi news rakietowy, taki pośrednio z Polską, mający coś wspólnego, czyli Włosi już zamawiają pociski CAMM-ER, czyli pociski, które mają być podstawą Narwi, mają się też znaleźć na miecznikach. Włosi sami w sobie, jakby oni zainicjowali program pocisku CAMM-ER w zasięgu, ale mieli problemy budżetowe. Ale teraz już jest decyzja o tym, że on trafi do lądowych. Oni zrobili taki śmieszny myk, bo oni mieli SPADy, ASPIDE, czyli pociski oparte na AIM-7, to co między innymi teraz idzie na Ukrainę. Oni zmodernizowali radary, zmodernizowali systemy dowodzenia, ale trzymali stare pociski. W momencie, w którym się pojawia kasa, oni po prostu, dobra, mam baterię, tylko wiecie, wymienimy wyrzutnie. I więc to będzie bardzo szybka zmiana stosunkowo. I dwa, cieszy, bo zwiększy jakby wolumen produkcji pocisków CAMM-ER. To oznacza, że za parę lat więcej chętnych jest do modernizacji tych pocisków, do ich udoskonalania. A powiedz mi, CAMM-ER ma No. o ile zwiększony zasięg mniej więcej? Wiesz co, powiedzmy, to się mówi, powiedzmy pod względem proporcji, mówiono, że to jest 25 dla CAM i 40 ponad dla CAMM-ER, ale wiesz, to wszystko zależy od celu. No, powiedzmy mniej niż 50%, ale jest więcej, nie? W ten sposób. Powiedzmy, czyli Dobra. 25-40 plus w ten Dobra, sposób, nie? dobra. No to zależy, jaki cel. Oczywiście to są, wiesz, oficjalne informacje jakby MBDA, więc, ale powiedzmy Jasne. takie, to dlatego warto jakby stosunek jednego do drugiego bardziej się trzymać, nie? Okej. Okay. Więc to jest następna dobra wiadomość. Co mamy? No, mamy jeszcze troszkę z naszego poletka całkiem ciekawych wiadomości, bo mamy przecież, nie było nam dane, ale mamy wcielenie do służby, podniesienie bandery na Tak. drugim ścielu min. Tak. Mamy nadzieję, że uda się zrobić o tym większy materiał, Tak. ale w każdym razie, więc mamy już dwa niszczyciele min jakby projektu Cormoran, projektu 2582. Niedługo dołączy trzeci i to będzie zamknięcie pierwszej fazy tego programu. Zdolności, które w kontekście tego, co nam zrobiło plum i boom na Bałtyku, chyba już chyba nikt tego nie jest w stanie zlekceważyć, nie? Tak, to już. Trudno tutaj coś znaleźć. I mamy również umowę na delfiny, czyli okręty rozpoznania radioelektronicznego. Bardzo potrzebne Umowa, jednostki. tak, wątpliwości się pojawiają tak, bo to jest umowa całościowa na dwie tego typu jednostki. Tu na przykład złośliwi mi się też lekka złośliwość odpala, że skoro były dwie, to muszą być dwie, nie? Bo jedną jednostkę kupić, a drugą na przykład tam zamiast drugiej, no to wrzucić wyposażenie na inne okręty. Ale umówmy się, to jest bardzo istotna zdolność. Dobrze, że ona nie zanika, jak Oj, na tak. przykład w przypadku okrętów podwodnych. Pozdrawiamy podwodniaków. To jest przykre, nie? Szczególnie pana komandora Witkiewicza. Jeszcze raz mu gratulujemy awansu. Tak, tak. W ogóle trzeba pogratulować panu komandorowi, który był tak. częstym gościem kanału, że awans I i... mam nadzieję, że to nie zmniejszy jego dostępności w przypadku jakichś kolejnych odcinków w Ja ten mam nadzieję, że to nie sposób. koniec awansów, bo wiesz, Tak. bo znaczy to jest w ogóle ciekawe, że marynarka jest najbardziej niedoinwestowanym rodzajem sił zbrojnych, który był najbardziej cięty, cięty finansowo, który był też tak mocno spychany w cień przez inne rodzaje sił zbrojnych, które wyszarpywały te budżety, które mogły pójść Tak. na marynarkę, a marynarze, wiesz, powoli, spokojnie robią swoje w ramach tych możliwości, które mogą mieć, czyli mamy, wiesz, mamy Kormorana, mamy teraz delfiny, no są mieczniki, jeszcze jak te biedne Są, okręty będą, podwodne się... wiesz, no. No dobra, okej, okay. Uwierzę, tak, wiem, stanę gdzieś tu i poszkrobię Tak. palcem, to wtedy uwierzę, Tak, tak, tak. ale wiesz, ja mam dużą nadzieję, że jeszcze ruszy się temat okrętów podwodnych. Słuchaj, ale ja też, będąc krytykiem, słuchaj, ja jestem krytykiem wszystkiego, wszyscy o tym wiedzą, ale będąc krytykiem, powiedzmy, bardzo dużej ilości programów, które w tej chwili są prowadzone, a i wcześniejszych, uważam, że proces jakby modernizacji marynarki wojennej od kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy ma szansę za parę dobrych lat być oceniany jako w zasadzie reanimacja, zakończona powodzeniem. W ten sposób. I mówię to bez. Oczywiście musimy poczekać na to jeszcze kilka lat, ale na ten moment jesteśmy jakby na kursie, na ścieżce. Nie? W tym momencie to wszystko może się wyglebać, bo u nas wszystko może się wyglebać, ale na ten moment nie widzę takich symptomów. Tak? W ten sposób. Nie, I super, należy no się z tego tutaj. cieszyć. No tylko jeszcze Oczywiście są jeszcze okręty podwodne. te nieszczęsne okręty podwodne, które są potwornie potrzebne jako pewne zdolności, no ale tu bądźmy dobrej myśli, tak? Chociaż tu już te ręce opadają. Okej, mamy delfiny, ale jest jeszcze jedna rzecz, która wyszła właściwie dzisiaj. To był
w trakcie wywiadu w Radiu Gdańsk, jeżeli dobrze pamiętam, z prezesem PGZ Stoczni Wojennej, czyli tej Stoczni Gdyńskiej, odnośnie nadchodzącego już wielkimi krokami umowy o budowie komponentów, części brytyjskich okrętów PGZ Stoczni Wojennej. Tutaj dywagując lekko, natomiast nie jest to jakieś wielkie zgadywanie, najprawdopodobniej chodzi o części, bloki dla fregat typu 31. Czyli tak, mamy Arrowhead 140, który dla, to jest ten projekt dosyć znany, który dla Brytyjczyków wygrał w programie typ 31, dla nas w programie Miecznik. Czyli jakby to jest no, siostrzana jednostka, nie? I najprawdopodobniej po prostu w Gdańsku będą tego typu jakieś bloki, części tych okrętów produkowane, co jest bardzo dobrą wiadomością, słuchajcie, z prostego powodu. My budujemy infrastrukturę dla mieczników, dla fregat typu Miecznik, bazujących na podobnym projekcie. Te koszty budowy kolejnych budynków, przesunięć w obrębie stoczni, hali montażowych będą bardzo duże. I na ten moment rozłożyć tylko na trzy polskie jednostki. Im więcej prac, które wykorzystywać będą tę nowo powstałą infrastrukturę, trafi do PGZ Stoczni Wojennej, tym koszt całego programu i ilość pieniędzy wydanych przez podatnika będzie mniejszy. Będzie z tego jakiś zysk. Więc ja tego typu rzeczom kibicuję. Tu pokazuje się jakby zaleta tego, że akurat nie poszliśmy w dosyć szeroką współpracę z Brytyjczykami, nie? Którzy mają podobny projekt i na pewno zaadaptowanie jakby do produkcji polskich czy brytyjskich bloków w zasadzie bardzo podobnych jednostek na takim poziomie tak. Będzie proste. Nie jest też wielką tajemnicą, że jakby wątek brytyjski nie jest jedynym, ponieważ toczą się de facto w tej chwili, a w przeciągu dni będą kolejny etap takich rozmów, żeby również ze stroną duńską, która też ma kilka jakby pomysłów i chęci współpracy pomiędzy Polakami a potencjału stoczniowego, pozyskiwania nowych okrętów przez Duńczyków, ale też innych systemów. Chcę w tej kwestii się dowiedzieć i chcę w tej kwestii jakby skorzystać z naszych mocy produkcyjnych, z naszego doświadczenia i z naszych systemów uzbrojenia, co ciekawe. Oczywiście musi to się jeszcze zakończyć powodzeniem, ale takie rozmowy na całkiem zaawansowanym poziomie są i też tak temu brytyjskiemu wątkowi, tak samo duńskiemu wątkowi kibicujemy. I w zasadzie chyba możemy, myślę, że skończyć w tym tygodniu. Tak, trochę nam się w tym tygodniu, drodzy widzowie, ulało i żeby było jasne, staramy się być obiektywni, tak? Czyli obrywamy z prawej i z lewej strony sceny politycznej, bo opozycja uważa, że jesteśmy prorządowi, a z kolei część rządowa uważa, że jesteśmy opozycyjni, a to oznacza, że jesteśmy w tym paskudnym, tak, że jesteśmy paskudnymi centrystami i obrywamy z obu stron. Więc tak. Jak MON coś robi fajnego i uważamy, że z naszego punktu widzenia i ze stanu wiedzy, który mamy, to jest słuszne, no to mówimy, że to jest fajne i to chwalimy. I było dużo takich przypadków. Natomiast jeżeli są sytuacje, które są po prostu nagromadzeniem jakichś katastrof, tak jak dzisiaj, to też o tym po prostu rzetelnie, uczciwie wam mówimy. Jarek, ale popatrz, że nam się w zasadzie dwie strony zrobiły, bo pierwsza połowa to były nasze żale, a potem, zaczynając od pioruna, potem mamy tak, delfina, pioruny sprzedane Norwegii, kwestie stoczniowe, i nagle się okazuje, że są też sukcesy. I ja na przykład nie mam żadnego problemu mówić w przeciągu tych 30-40 minut o tym, że coś zostało zrobione dobrze i cieszę się i czekam, żeby poszło jeszcze dalej, a potem niestety, że coś jest źle, uważam, że to jest złe, nie podoba mi się, wedle tych informacji, którymi dysponuję, to nie skończy się dobrze, nie? Tak. No i tyle. No i o tym mówimy. Drodzy widzowie, dziękujemy bardzo. Do następnego razu. Do Cześć. Następnego. I to by było tyle, drodzy widzowie. Jak widzicie, tygodniówka taka słodko-gorzka, początek raczej negatywny dla MON-u, końcówka bardzo pozytywna. Natomiast jeżeli wam się podobało i pozytywnie oceniacie to, co przygotowaliśmy, to jeszcze raz proszę o zalajkowanie, komentowanie. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, gorąco polecam. No i oczywiście przypominam o Patronite i w tym momencie głębokie podziękowania dla moich patronów. W tle jest plansza z nimi. To by było tyle. Do zobaczenia w niedzielę w odcinku ukraińskim. Trzymajcie się, cześć.